Witam wszystkich. Dzisiejsze noworoczne wydanie Board News rozpocznę od wiadomości od wydawnictwa Rebel, które właśnie poinformowało o nowościach zapowiedzianych na 2019 rok. Przygotujcie się na bardzo dużo ciekawych tytułów, wśród których znalazła się między innymi gra Mr. Jack, gra, w której będziemy tropić słynnego Kubę Rozpruwacza. Premiera tej gry przewidziana jest jeszcze na miesiąc styczeń 2019. Rebel zapowiedział także na 2019 rok polską wersję pięknie wydanej gry Everdell, przenoszącej nas do świata zwierząt, które będą budować miasta, ale gra skrywa coś jeszcze. Choć o tym musicie przekonać się już sami. Wśród premier od Rebela na nowy rok pojawi się także gra pozostawiająca nas w tematyce zwierzęcej, a bardziej ptasiej. Mowa tutaj o grze Na skrzydłach. Będziemy w niej rozwijać rezerwaty i poznawać jednocześnie wiele przeróżnych gatunków ptaków. Ten gdański wydawca przygotował również gry, które związane są z kreowaniem świata. Taką możliwość będziemy mieli w Arboretum, tworząc najpiękniejszy ogród botaniczny. Premiera tej gry zapowiedziana jest na luty. Natomiast w grze Planeta będziemy tworzyć planety właśnie, a sama gra ma ukazać się również w lutym tego roku. Kolejny tytuł, który przykuwa uwagę, to gra Welcome To, w której nieograniczona liczba graczy może tworzyć i budować przedmieścia Stanów Zjednoczonych. Jakich jeszcze gier możemy spodziewać się od tego wydawcy? Rebel przygotował naprawdę długą listę bardzo ciekawych tytułów, wśród których znalazły się dwie części Time Stories, Bractwo Wybrzeża czy Madame, gra Zona, a także Mroczny Zamek. Po więcej zapraszam na stronę Board News i oczywiście na stronę wydawnictwa. Jak zapewnia krakowskie wydawnictwo Games Factory, zgodnie z zapowiedziami jeszcze w styczniu tego roku, pojawi się w sprzedaży dodatek do świetnej deckbuildingowej gry Hero Realms. Obecnie jest on w produkcji, a dodatek ten to 5 talii postaci, każda składająca się z 15 kart. W dodatku możemy spodziewać się postaci bohaterów takich jak czarodziej, łowca, kleryk, złodziej, wojownik oraz ich żeńskie odpowiedniki. A nowościami na ten rok zasypuje nas również warszawskie wydawnictwo Fox Games. Jakie więc gry pojawią się w tym roku z lisim logiem? Cóż, będzie to między innymi barwna gra Reef, w której możemy wcielić się w rafę koralową. Wśród zapowiedzianych z Fox Games tytułów znajdzie się także Dziennik 29 w postaci gamebooka. Dziennik opisuje wyprawę badawczą w poszukiwaniu śladów obcych cywilizacji. Kolejną grą jest Londyn, czyli strategiczno-ekonomiczna gra, w której będziemy budować tytułowy Londyn. Wśród zapowiedzi nowości możemy spodziewać się także szeregu komiksów paragrafowych, takich jak Twoje miasto, Magiczny Rytuał czy kolejne wydanie Sherlocka Holmesa. A z dodatków od Fox Games na pewno zainteresuje Was dodatek do gry Sagrada, w której znajdziemy jeszcze więcej szkła. W dodatku tym znajdziecie również ramki umożliwiające grę 5 i 6 graczowi, a także jeszcze więcej kości oraz kart akcji i celów. Za chwilę Waszym oczom ukaże się fragment okładki. Okładki pewnego pudełka, pewnej gry. Tą grą jest Escape Tales. Tylko że drugie wydanie. Obecnie trwa śledztwo, które z polskich wydawców przejął druk polskiej wersji tej gry, bo wiadomo, że nie jest to Board & Dice. Jak informuje to wrocławskie wydawnictwo, już 1/3 angielskiego nakładu pierwszej części gry Escape Tales, która trafić ma do Polski w okolicach kwietnia, została wyprzedana. Czegóż więc możemy spodziewać się po drugiej części? Odpowiedzcie sobie sami. W kwietniu przygotujcie się na zimną wojnę, ale spokojnie, świat nie stanie się znów szachownicą, w której pionki ochoczo będą przesuwać Stany Zjednoczone i Rosja. A właściwie to stanie się, ale na szczęście na planszy gry, Zimna wojna, która powróci w kwietniu i którą wyda tym razem wydawnictwo Palax. Ocean wzywa, a załoga tylko czeka na Twoje rozkazy. Czy będziesz przebiegłym myśliwym, czy może raczej przybierzesz rolę przerażonej płotki, kiedy zanurzysz się we wzburzone wody największego konfliktu w historii? Taktyka, strategia, imersja i II wojna światowa, czyli gra U-Boot.
zestawie specjalnym, oczywiście poza grą, który jest już w przedsprzedaży, możecie nabyć matę z ekoskóry, a także drewniany zestaw dla nawigatora. Ta gra wymaga zainstalowania darmowej aplikacji, a więc do rozgrywki warto wyposażyć się również w smartfona. Jeżeli lubicie gry wyobraźni i skojarzeń, to na pewno ucieszy Was fakt, że już niedługo 23 stycznia swoją premierę będzie miała gra Muza wydawnictwa Dwa Pionki. W grze będzie chodziło o to, że będziemy musieli prowadzić naszą drużynę ku inspiracji, posługując się tajemniczymi wskazówkami oraz abstrakcyjnymi obrazami, które będziemy mieć pokazane na kartach, ponieważ w grze będą dwa rodzaje kart. Jedne to będą karty arcydzieł, na których będą przepięknie ilustrowane obrazy i arcydzieła, a drugi rodzaj kart to będą karty inspiracji, na których będziemy mieć opisane, co mamy stworzyć, znaczy jakby taką podpowiedź dla osoby, która już będzie musiała wedle swojej wyobraźni coś stworzyć. I teraz informacja specjalna. Przedsprzedaż tej gry rusza już jutro, czyli 7 stycznia o godzinie 12 w oficjalnym sklepie Portal Games. Przy sprzedaży otrzymamy kartę promocyjną z kart arcydzieł. To będzie karta fabryki. Gra będzie przeznaczona dla osób od 10 roku życia, od 2 aż do 12 osób, czyli zapowiada się świetna gra imprezowa i będzie trwała około 30 minut. Jeżeli lubicie gry Reinera Kniezi, to ta propozycja będzie z pewnością czymś dla Was. Wydawnictwo Fan Universe ostatnio wydało grę pod tytułem Laguna, właśnie tego autora. W grze chodzi o to, że musimy osiedlać archipelag Wysp Pacyfiku i później umieszczać osadników na planszy w taki sposób, żeby wyciągnąć z gry jak najwięcej punktów. Gra jest przeznaczona dla osób od 8 roku życia, od 2 do 4 graczy i trwa między 30 a 45 minut. Przenieśmy się teraz do czasów zimy 453 roku, kiedy to panowali Hunowie, a Wielki Chan, władca Hunów, poszukiwał swojego następcy. Gra Hunowie wydawnictwa Fan Universe, która pojawiła się niedawno na rynku, opowiada właśnie taką historię. Co zrobić, żeby otrzymać tytuł władcy Hunów? Otóż będziemy musieli w odpowiedni sposób zagrywać nasze karty, wykorzystując ich efekty lub wykorzystując dobra, które te karty nam będą przynosiły, i będziemy je pakować do naszych wozów. Punkty będziemy zdobywać m.in. za wykonywanie najazdów, zdobywanie skarbów, opłacanie najemników, czy też dostarczanie dóbr, które będą przynosiły nam karty. Gra jest przeznaczona dla osób od 14 roku życia, od 2 do 4 graczy i trwa około 45 minut. Wyobraźcie sobie małe miasteczko, którego mieszkańcy każdej nocy terroryzowani są przez konkurujące ze sobą gangi. Dorzućcie do tego jeszcze fakt, iż każdy z bossów tych gangów przyjął sobie za pseudonim imię historycznego władcy Rzymu. Dostaniecie wtedy ni mniej ni więcej tylko najnowszą propozycję od AV Studio Games, a mianowicie grę Brutus. Gra jest typowym przedstawicielem strategii, w której główny nacisk położono na kontrolę terenu, a inspirowana jest takimi serialami jak chociażby Narcos. W grze od 1 do 4 graczy będzie miał okazję wyłudzać haracz o bogu ducha winnych mieszkańców, a także przejąć kontrolę nad co ważniejszymi i bardziej wpływowymi dzielnicami miasta. Tytuł charakteryzuje się modułową planszą, a także stosunkowo krótkim czasem rozgrywki. Na wsparcie projektu mamy jeszcze 25 dni. Pamiętacie grę bitewną z kurczakami w roli głównej, o której mówiliśmy parę tygodni temu? Okazuje się, że motyw drobiu dobrze rozgościł się w świecie planszówek i nie zamierza go tak szybko opuścić. Oto Chicken Time Warp od Jessa Hardinga. W tej nietypowej grze karcianej od 3 do 6 opierzonych naukowców wpada na pomysł zbudowania machiny czasu. Wskutek nieszczęśliwego wypadku wszyscy lądują jednak w pętli czasu i zmuszeni są przeżywać w kółko i od nowa ten sam dzień. Wyrwać się z pętli może jedynie ten kurczak, który odnajdzie kapsułę ratunkową i aktywuje ją w odpowiednim momencie. W grze znajdziemy mnóstwo nawiązań do popkultury, a w szczególności do takich hitów jak chociażby Powrót do przyszłości. Projekt został już ufundowany, jednak kampania potrwa jeszcze 11 dni. Na Kickstarterze znajdziemy także kampanię dodatku do gry Railways of World, a mianowicie Railways of Portugal od studia Eagle Games. Więc jeżeli jeszcze Wam mało światowych kolei, to łapcie za portfele, ponieważ dodatek wprowadza nową mapę i dodaje zupełnie nowe mechaniki. Do zakończenia kampanii pozostało jeszcze 14 dni. Dla fanów czterech kółek mamy Wheel to Wheel od studia Creative Appliance.
tej grze wyścigowej od 2 do 6 graczy będzie mogło zasiąść za sterami bolidów Formuły 1 i zmierzyć się na planszach wzorowanych na prawdziwych torach wyścigowych. W grze zwrócono uwagę m.in. na takie rzeczy jak zużycie opon i konieczność ich wymiany. Jedna z planszetek żywcem przypomina swoim kształtem kształt kierownicy bolidu. Gra ma zostać wykonana z całkowicie przyjaznych środowisku materiałów i podlegać recyklingowi. Na ufundowanie gry mamy jeszcze 33 dni. A ze styczniowych wydarzeń warto przypomnieć o Portal Konie, który odbywać się będzie 26 i 27 stycznia, na którym Portal Games świętować będzie swoje 20 urodziny i tradycyjnie poinformuje o nowościach zapowiadanych na 2019 rok. Myślę, że warto tam być. Od nas na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!